Bachmutu prawie, że już nie ma. To 70-tysięczne miasto, tak jak powiedział Żeleński, jest tylko w naszych sercach i wspomnieniach. W tej chwili Putinowi udało się nie denazyfikacja, ale derusyfikacja Ukrainy. Bo jeśli oni jeszcze mieli sympatię jakąś, to resztki tej sympatii stracili, kiedy wyciągali spod gruzów swoich zabitych, rannych, prawda, i patrząc na zrujnowane domy, szpitale i szkoły. Zadanie bliższe, kierunek dalszego natarcia, cel główny operacji, cele pomocnicze, własne siły i środki, ocena przeciwnika, prawda, analiza zadania, wydanie rozkazu bojowego i do przodu, prawda. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my jako społeczność pomagamy, także kciuk dla Zarysu. Drugi kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Trzeci kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Coś dla aktywnych fizycznie widzów historii realnej. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A moim i Państwa gościem jest generał Mieczysław Bieniek. Czołem, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, czołem. Dzień dobry, bardzo miło mi pana gościć. Panie generale, widzę, że jest pan w jakimś nietypowym miejscu. Gdzie pan jest? No, jestem w przepięknym mieście Zamość, w którym wykonujemy skoki spadochronowe na lotnisku Mokre wspólnie z sekcją spadochronową WKS Wawel i żołnierzami sił specjalnych i rozpoznawczych. Niesamowity jest pan, panie generale. Pokażemy teraz państwu mały kawałeczek filmiku, który mi pan generał ze skoków przysłał. To w ogóle jest, zapiera dech w piersiach. Ja zapytam znowu, ale bo to naprawdę robi wrażenie. Ile ma pan skoków, panie generale? 3870, zbliżam się do 4000. Nie wiem, czy mi jeszcze trochę pozwoli, ale myślę, że tak. Pasja zostaje. No matko, no naprawdę, jestem pełen podziwu. Panie generale, dzisiaj mamy dużo do ciekawych rzeczy do omówienia. Przede wszystkim Bachmut. Tyle się działo, drodzy państwo, bo i ten rosyjski opozycyjny rajd na Białogród, wcześniej konflikt o Wołyń, dopiero dzisiaj z panem generałem przeanalizujemy konsekwencje i skutki upadku Bachmutu. Porozmawiamy o nadchodzącej ofensywie. Panie generale, zanim zadam panu pierwsze pytanie, to najważniejszy kciuk historii realnej dla widzów. Pozdrawiamy naszych widzów. Dziękuję, że oglądacie. Dziękuję, panie generale, że wspieracie nas na Patronite, na YouTubie. Bez was by nasz kanał nie mógł istnieć. I historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki, Red is Bad i książki. Panie generale, Bachmut upadł. Po wielu, wielu dniach, tygodniach i miesiącach krwawej bitwy. No i pytanie jest takie, czy to w ogóle miało sens? Wielu ekspertów mówiło o tym, że obrona Bachmutu tak długo to jest tylko niepotrzebna krwawa jatka. Jaka jest pańska opinia? Ja nie należałem do tego grona ekspertów, tym bardziej, że miałem okazję rozmawiać z obrońcami Bachmutu, kilkoma żołnierzami, którzy przyjechali tutaj po kilkunastu tygodniach walk tam do Polski, nie powiem w które miejsce, byli na odwiedzinach u swoich rodzin, swoich żon i dzieci, mieli kilka dni urlopu. To miało sens o tyle, bo to był aspekt wielowymiarowy. Przede wszystkim bardzo zależało Ukrainie na zyskanie na czasie. Gdyby Bachmut się nie bronił, gdyby tak, co się stało, Siewierodońsk też się bronił, to Rosjanie mogliby wejść w głąb operacyjną, mogliby poszerzyć ten przyczółek, ale tak się nie stało. Ukraińcy zażarcie bardzo mądrze, bardzo rozsądnie broniąc ten Bachmut, oczywiście ponosząc też straty, to poważne, zadali potężne straty żołnierzom Federacji Rosyjskiej, a szczególnie Wagnerowcom. Oni tam ich wybili w 70%. Sami uzyskując czas, ten czas był im bardzo potrzebny, ponieważ musieli tak, po pierwsze, sami wyszkolić brygady, które zmobilizowali, wyposażyć je, przygotować teren do dalszych walk. Tam za Bachmutem to są dalsze umocnienia. To nie jest tak, że oni opuszczą Bachmut i Rosjanie wejdą jak masło. Tam są wzgórza, tam są rejony umocnione, ale z drugiej strony po uzyskaniu tego czasu, po zadaniu tych strat, sami mieli możliwość wyprowadzenia pewnych kontruderzeń i widzimy teraz z tych dostępnych źródeł, które mamy, że oni są na północ i na południu od Bachmutu, czyli wpuszczając ich do środka, znaczy wpuszczając, no po tych krwawych walkach, Bachmutu prawie, że już nie ma, to 70-tysięczne miasto, tak jak powiedział Żeleński, jest tylko w naszych sercach i wspomnieniach.
To miasto zostało kompletnie zburzone, kwartał po kwartale, budynek po budynku. Wagnerowcy wściekli atakując, najpierw robili przygotowanie artyleryjskie, potem rzucali falę za falami, plutony za plutonami. Ja nie wiem, czy ci żołnierze najemnicy byli karmieni narkotykami czy alkoholem, ale z opowiadań tych właśnie obrońców opowiadali mi, że oni szli normalnie jak zombie. Kładli ich pokotem, nawet musieli wywołać swój ogień artylerii na nich, narażając się na to, że ten ogień ich trafi również, żeby ich pokonać, bo to jest jakieś coś niewiarygodnego. To taki mały Stalingrad, może nie ta skala, ale skala ofiar jest tak olbrzymia, bo około 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich tam zostało rannych bądź zabitych w tym okresie kilku miesięcznych walk. Czyli to z jednej strony się opłaciło, z drugiej strony miało wymiar moralny, z trzeciej miało taktyczny. Dzisiaj widzimy, że z rachunków różnych i ocen wynika, że Ukraina zgromadziła około 20 brygad. Brygada ukraińska jest nieco większa niż nasza. Ona liczy około 5 do 6 tysięcy żołnierzy, ma kilka batalionów, ale są to również brygady wyposażone w czołgi, w transportery opancerzone, nowoczesną, samobieżną artylerię, która może być ich działania. Oni mają dużą samodzielność operacyjną i taktyczną, ale teraz przed tym przygotowaniem do kontruderzenia czy kontrofensywy, jak to niektórzy nazywają, bo ofensywa to wyobrażamy sobie na szerokim froncie. Tutaj chyba jej raczej nie będzie na szerokim froncie, może być na dwóch kierunkach, na jednym, na dwóch, no maksymalnie na trzech, bo jak się ma za dużo center of gravity, to nie ma się żadnego głównego kierunku. I Rosjanie, widzę, że pan chce zadać pytanie. Tak, tak, bo panie generale, bo mam wrażenie, że jest wszystko, co pan mówi, jest tak piekielnie ciekawe. Ja bym chciał do każdej prawie sprawy, do każdego zdania o coś zapytać, ale nie chcę, żeby nam uciekła jedna sprawa. Wspomniał pan, że Ukraińcy po oddaniu miasta zaczynają wzmacniać swoją pozycję i nacierają na północy i południu. Jeden z parlamentarzystów ukraińskich powiedział, że Bachmut może okazać się, cytuję, pułapką na myszy. Czy podziela pan taki pogląd, że ruiny miasta zostały zajęte przez Rosjan, ale Ukraińcy mogą okrążyć miasto i zamknąć w kotle Rosjan? Ten pogląd dominuje w wielu rozważaniach. Ja myślę, że to gdyby to była pułapka, to byłoby nie pułapka na myszy, ale na szczury, bo sposób prowadzenia walki przez tych, no nie nazwę ich żołnierzami, bandytów jest, w niczym nie przypomina żadnych możliwych cywilizacyjnych walk. Gdyby tak się stało, oczywiście byłoby to dobrze, tylko nie wiadomo teraz, jakie tam są siły, ile tego jest, czy warto angażować te siły, które są na południu i północy, które być może zabezpieczają flankę, być może to jest takie badanie możliwości wyjścia kierunku ofensywy ukraińskiej, czy kontruderzenia. Bo pamiętajmy o tym, że nie mogą sobie Ukraińcy pozwolić na to, że im ta ofensywa nie wyjdzie. Ona musi, jeśli przełamią gdzieś obronę, to muszą wprowadzić drugie rzuty i odwody, żeby pogłębić i zdobyć terytorium. A żeby to zrobić, nie mogą dopuścić, aby odwody rosyjskie się przegrupowały. Więc w tej chwili oni tak z tego, co obserwujemy, stosują tak zwany shaping battlefield, czyli przygotowują pole walki, odcinając ich odwody, rażąc cele wrażliwe typu stanowiska dowodzenia, jeśli je wykryją, składy amunicji, składy paliwowe i drogi ewentualnego przemieszczenia się odwodów rosyjskich. Ale sami nie mogą tej ofensywy rozpocząć. Pamiętajmy, u nas niedawno skończyły się ulewne deszcze. Tam były jeszcze niedawno śniegi, roztopy. Te drogi nie wyschły jeszcze i to oni wiedzą, że teren dla nich jest bardzo ważny. Jeśli wprowadzą kolumny pancerne, zmechanizowane i artylerię, która też waży od 25 do 30 ton kraby, prawda, i inne ciężkie sprzęty, to one im się po prostu utopią. Oni wiedzą dokładnie, to jest ich teren, a nie może iść na tarcie w ugrupowaniu marszowym. Ona musi się w pewnym momencie rozwinąć w ugrupowanie przedbojowe, bojowe, ale poza tym jeszcze też wiedzą, gdzie są olbrzymie pola minowe, gdzie położyli Rosjanie olbrzymie pola minowe. Tam są tysiące min, więc muszą też zobaczyć, jakie mają możliwości w rozgradaniu tych min. Mają co prawda siły i środki do tego. Amerykanie ich wyposażyli, mają również swoje stare metody rozgradzania, ale żeby rozgrodzić takie pole minowe dla natarcia batalionu, to trzeba przynajmniej te 5 do 15 kilometrów, prawda, szerokości i około 30-40 kilometrów głębokości. Także to jest bardzo, bardzo poważna rola dla oddziałów. I nie przypadkowo oficerowie wyżsi ukraińscy ćwiczyli w ośrodku symulacji i gier w Rammstein. Przypominam, że Ramstein to jest baza, a nie grupa rockowa, prawda? Ćwiczyli kilkanaście tygodni temu w Puli. Panie generale, i to.
I to. Ale tu w tym wymiarze mówię o bazie Ramstein i o środku gier i symulacji. Wspólnie z oficerami natowskimi i amerykańskimi rozpatrywali wszystkie warianty, bo pamiętajmy, że gry i symulacje są fajne, ale pole walki jest prawdziwe. Żaden najbardziej chytry plan nie wytrzymuje w obliczu działań przeciwnika. I to jest teren ukraiński. To są Ukraińcy i oni najlepiej wiedzą, gdzie mają co i gdzie mogą ewentualnie przypuścić jakiś efektywny kontratak i wiedzą, jaka jest moc przeciwnika. My tak do końca nie wiemy, bo gdzieś nam zniknęło po tej drugiej mobilizacji, gdzieś nam zniknęły te odwody, prawda? One na pewno gdzieś tam są. Pamiętajmy, że te pół roku również Rosjanie wykorzystali w jakiś sposób modernizując albo próbując modernizować część swojego sprzętu, który utracili, bądź który był nieefektywny. Tutaj się również zastanawiam nad lotnictwem rosyjskim. Ich samoloty Su-25, Su-30, Su-31 mogą być tą bronią, która ewentualnie mogłaby powstrzymywać ofensywę ukraińską. Z tym, że Ukraińcy też mają swoje samoloty, które zostały wyposażone również w pociski przeciwlotnicze, pociski powietrze-ziemia, które zostały, brytyjskie pociski, które zostały zintegrowane z migami 29. Te migi, które myśmy im dali i inne armie, były w bloku wschodniego, one też zostały upgrade'owane. Śmigłowce, pamiętajmy, że dostali śmigłowce, a to są elementy wsparcia wojsk lądowych w ewentualnym natarciu. Czyli tu się bardzo ten kolejne tygodnie będą bardzo interesujące z punktu widzenia taktycznego. Ukrainie politycznie również zależy na tym, aby ta ofensywa, kontrofensywa wyszła, szczególnie przed wczuciem w Wilnie. Widzimy, że polityka tu się wiąże z militariami. Widzimy, że żeby ewentualnie w lipcu, jak to ogłosił prezydent Zełenski na szczycie G7, rozpocząć rozmowy pokojowe, szeroko zakrojone, ale według warunków, które Ukraina określi, a nie Moskwa, może z udziałem właśnie Chin, może z udziałem Stanów Zjednoczonych. Ta wizyta byłego ambasadora chińskiego w Moskwie, po ten rajd po krajach europejskich, prawda, również i w Polsce, Li Xiuwei, on tak się zdaje nazywa, bardzo uważnie trzeba wymawiać jego nazwisko. Tak, i on prawdopodobnie badał grunt, mając upoważnienie Xi Jinpinga. Wszystko, co zmierza ku temu, aby jakoś ten proces rozpocząć i zakończyć. Panie generale, tylko chciałem jeszcze podrążyć temat Bachmutu. Rozumiem, że my jeszcze o tym mieście usłyszymy. To nie jest tak, że wszyscy śledziliśmy tą bitwę i ona się skończyła. Czy myśli pan, że jeszcze znowu Bachmut trafi na czołówki gazet? Czy myśli pan, że Ukraińcy po prostu to miasto odbiją? Z punktu widzenia militarnego, społecznego, historycznego, on będzie zawsze. Tak jak Stalingrad jest w naszych tutaj pamięci, tak będzie Bachmut. Pamiętajmy, kiedy się skończył Siewierodoniec i o nim również mówimy, prawda? O Mariupolu. To z punktu widzenia takiego on będzie na pewno. Natomiast z punktu widzenia taktycznego, no pewnie jeśli Rosjanie odzyskają swoje tereny, to i Bachmut będzie odzyskany. Ukraińcy. I Bachmut będzie symbolem odbudowy Ukrainy, tak samo jak symbolem odbudowy Ukrainy będzie Mariupol i ten słynny teatr, na które bomby spadły, prawda? I to jest właśnie, przechodząc miękko do tego kierunku ewentualnych uderzeń, gdybym go znał dokładnie, to pan wie, to ja bym nie powiedział nigdy, ale pewnie jednym z celów operacyjnych będzie przecięcie ugrupowania rosyjskiego, odcięcie ich od drogi do Krymu lądowej i odzyskanie przynajmniej Mariupolu i tego portu na dole, tam Biedrańska. To mieliby już dojście do Morza Azowskiego, chociaż jest to w jakiś sposób ograniczone. I na ile będą mieli siły, aby wtargnąć na Krym i odzyskać go, nie wiemy, ponieważ nie wiemy również, jakie tam jest ugrupowanie wojsk. Niemniej jednak Rosjanie czynią przygotowania do opuszczenia przez ludność cywilną albo tych, którzy są niepotrzebni, Krymu. To też daje do myślenia. I Krym jest wciąż, wiemy o tym, jest wciąż terytorium Ukrainy zgodnie z prawem międzynarodowym i wszystkimi innymi prawidłami, czyli może być atakowany w przeciwieństwie do tego, co zrobił Ochotniczy Korpus Wyzwoleńczy rosyjski, wkraczając do Rosji i zabijając obywateli rosyjskich. Ale tutaj też jest bardzo ciekawa sprawa, bo oczywiście Ukraina mówi, że to oni nie są, no bo to nie są oni. Oni tam kroczyli z flagami rosyjskimi, tymi Nowej Rosji, z wozami z literą Z. Cała ironia tego rajdu polega na tym, że po pierwsze pokazała, że Rosja ma dziurawe jakieś te granice, po drugie, że
może w każdej chwili być najechana przez niewielki oddział i po trzecie w końcu, że są Rosjanie, którzy myślą inaczej, że to nie był rajd antyrosyjski, tylko antyputinowski i użyli tu zręcznej infoops tak zwanego, nakazując albo rozgłaszając, żeby żołnierze, żeby ludność cywilna się schroniła, bo tutaj jest taki dylemat, no oni wjechali na terytorium Rosji i zabijają obywateli rosyjskich, którzy są propagandowo zmanipulowani, nie wiedząc o co tu właśnie chodzi. To tak jakby generał Denikin walczył znowu z czerwonymi, tak mi to się trochę przypomniało, ale druga ironia losu polega na tym, że używają haseł takich samych, jak Rosjanie chodząc na Krym czy na tych pseudorepublikach donieckiej i ługańskiej. Tak to wygląda. Tak, to się bardzo udało. Panie generale, jest taka też drobna rzecz, bo myśmy wczoraj o tym zrobili osobny odcinek o tym rajdzie, a dzisiaj rano jak wstałem, to przeczytałem, że oni tam wrócili z trofeum, ci Rosjanie opozycyjni na terytorium Ukrainy, mianowicie buchnęli Rosjanom sprzęt, który nazywa się R-330 Żytiel, jakiś super nowoczesny system do walki radioelektronicznej. Jak rozumiem, kiedy taka zdobycz wpada w rękę strony ukraińskiej, to inżynierowie przychodzą i rozmontowywują to do ostatniej śrubki, tak? Żeby sprawdzić, co to jest. Nie wiem, czy pan pamięta, ja wspominałem w którymś odcinku, kilka miesięcy wstecz, że Rosjanie oprócz tego szmelcu, który tam rzucali, mają kilka bardzo super nowoczesnych rozwiązań. Między innymi systemy łączności, które nie stosują na szeroką skalę i systemy rozpoznania i zakłóceń radioelektronicznych. I ten właśnie system należy do tych super nowoczesnych. To samo elementy czołgu T-90. Kilka tych czołgów wpadło w ręce Ukraińców i one zostały skwapliwie wywiezione. One już nie są ani na Ukrainie, a nie są w Polsce. One są dokładnie w laboratoriach amerykańskich czy bazach niemieckich, które w bazach amerykańskich na terenie Niemiec są rozbierane, badane. Cóż tam nowego Rosjanie mogli wymyślić? I ten system na pewno też skwapliwie zostanie dostarczony w odpowiednie miejsce. Tak, a to ma pan rację, bo jakiś czas temu na Twitterze jakiś Amerykanin wrzucił zdjęcie. Jadę tam autostradą w Teksasie czy w jakimś innym stanie i nagle ku jego zdumieniu, pisze ten facet, jedzie tir w obstawie, a na nim rosyjski czołg. No więc dlatego z portów naszych przybijają okręty różne wojenne, desantowe. Mamy mnóstwo tych laboratoriów. Ale pamięta pan, że to nie jest stare. Kiedy była wojna w Korei, nawet, ale szczególnie w Wietnamie, rosyjskie MIGi były wtedy super nowoczesne. One miały przewagę nad amerykańskimi Super Sabre i ta słynna aleja MIGów, gdzie amerykańskie samoloty były dziesiątkowane i wiele z tych MIGów zostało później przewiezionych do laboratoriów Stanów Zjednoczonych, rozebrane na części i sprawdzone. Także to jest normalna praktyka. To samo było na Bliskim Wschodzie. I w drugą stronę też była taka historia, że kiedyś podczas II wojny światowej jakiś amerykański bombowiec, który na Tokio leciał, musiał wylądować, już nie mógł wrócić, był uszkodzony. Wylądował na terytorium Związku Sowieckiego i tam z kolei oni go rozmontowali i potem kopiowali to w jakiś sposób, te amerykańskie technologie. Ale panie generale, jeszcze mam jedno pytanie o Bachmut, w tym sensie, że mówił pan o gigantycznych stratach rosyjskich. Prezydent Biden powiedział, że Rosjanie stracili tam 100 tysięcy żołnierzy. To jest jakiś w ogóle kosmos. Zakładam, że chodziło o zaginionych, rannych i zabitych. Ale mówi się o tym też, że druga strona też tam ponosiła olbrzymie straty. Czy to nie jest trochę tak, że Ukraińcy, krwawiąc się tak długo, ograniczyli sobie też pole manewru do przyszłej ofensywy? Przecież tam też mnóstwo ukraińskich żołnierzy zostało. Tak, dużo zostało rannych, wielu też zostało zabitych. Ja z tymi żołnierzami, którymi rozmawiałem, to byli akurat żołnierze sił specjalnych. I oni powiedzieli tak, że na początku walczyły tam oddziały mniej wyszkolone, takiej obrony terytorialnej, które już były zaprawione lekko w bojach pod Kijowem, potem zostali przerzuceni i z kolei te oddziały, które były zaprawione, które zostały zrotowane, one służyły do szkolenia z nowych tych odwodów i rezerw, bo część była szkolona na Ukrainie, część była szkolona na poligonach zachodniej Europy, w tym i Polski, prawda? Ale później dano sobie sprawę na Ukrainie, że trzeba tych żołnierzy rotować i trzeba dać lepiej wykwalifikowane wojska i lepsze wsparcie artyleryjskie, chociaż ciężko było używać ciężkiej artylerii w mieście, ale counterfire był bardzo istotny. No i mówili, że dzięki temu ta rotacja odbywała się częściej. Morale były bardzo były utrzymywane na dużym poziomie i to jest bardzo mądra polityka, bo nawet w czasie II wojny światowej Hitler dawał swoim feldmarszałkom też urlopy, nie wiem, czy pan pamięta, i żołnierzom.
Między innymi feldmarszałek Rommel został ciężko ranny, wracając na urodziny do żony na autostradzie francuskiej jakiejś, francusko-niemieckiej. I tutaj tak, zgadzam się, że straty były dosyć duże, ale to nie załamało morali. I Ukraińcy, zdając sobie z tego sprawę, no, musieli jakąś tam decyzję podjąć, tym bardziej, że ten Bachmut już był w zasadzie nie do obrony, jeśli chodzi o centrum tego miasta, a jednocześnie sobie zrobili przyczółki na południu, na północ. Nie wiem, jakie one są wielkie, czy one mogą stworzyć możliwość do wykonania z tego przyczółku uderzenia w jakimś dogodnym kierunku. Zobaczymy w ciągu następnych kilkunastu dni. Tak jest. Teraz pytanie o stronę drugą, rosyjską. Strasznie mi się spodobało to, jak pan powiedział, że Wagnerowcy szli do ataku jak zombie. Straty kolosalne, posyłali ich trochę tak na rzeź, no ale ostatecznie, mimo tych strat, miasto zajęli, ale obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie jakieś takie dziwaczne spory pomiędzy Wagnerowcami, ich szefem Prigozhinem, a regularną armią i Szojgu i innymi generałami. Jak pan to odbiera? Czy to jest normalne? Pan jako dowódca wojskowy, żeby dowódca Wagnerowców nagrywał filmiki, w których krytykuje generałów, nikt mu nic nie robi za to. Co tam się dzieje? Czy to jest jakaś dekompozycja tej armii, czy po prostu dwa jakieś stronnictwa ze sobą walczą? To w ogóle jest bardzo dziwny system dowodzenia, o teraz tak naprawdę nie wiadomo, kto tą operacją dowodzi. Czy dowodzi generał Gerasimow, który ma dwóch zastępców, jeden jest dowódca wojsk lądowych, drugi jest dowódca wojsk powietrzno-santowych. Czy dowodzi, czy on dowodzi całą operacją, planuje tę operację, wykonuje, dostarcza wsparcie, logistykę i tak dalej. Czy to dowodzi Szojgu, który jest ministrem obrony narodowej, który się czasami tam pojawia, a czy może Prigozhin, który w zasadzie ustanowił sobie nowy rodzaj sił zbrojnych, Wagnerowców, z lotnictwem, z artylerią, bo tam również ma lotników i śmigłowce, i samoloty, prawda? I wyzywa na ekranie władze najwyższe rosyjskie, nie będę używał tych słów, zarówno Szojgu, jak i Gerasimowa, mówi, jak nie dacie na tyle stosów trupów, to jest chyba pociągnięciem bardzo... On, znany był ten Prigozhin z tego, że on używał bardzo zręcznie mediów społecznościowych, ale tutaj akurat poległ na tym, to tak się nie robi. No, niemniej jednak... Putin, widząc jego zachowanie, chyba dał mu jakieś, zwolnił mu hamulce. Z drugiej strony, raz, że chciał zmobilizować swoich generałów, dwa, że chciał wykorzystać nienawiść tychże generałów przeciwko niemu, gdyby on za dużo urósł. Ale Prigozhin chciał jak najszybciej zakończyć tę operację i powiedział, że po zdobyciu Bachmutu wycofuje swoje siły, bo konfitury są gdzie indziej. Konfitury są w Sudanie, Afryce, tam są kopalnie, tam są licencje, tam są koncesje, a nie stosy trupów, no i nie ma przeciwnika tak zażartego i tak zręcznie się broniącego, prawda, jakim jest Ukraina. I on tak z drugiej strony chciał jak najszybciej zakończyć tę operację i wyjść stamtąd. Zobaczymy, jak jego sytuacja się rozwinie. On ma tam w tej chwili, w Rosji ma dosyć słabą pozycję. Jeszcze do tego pamiętajmy, że w tym systemie dowodzenia kiedyś był Kadyrow i jego garstka bandytów kadyrowskich. Dzisiaj on się jakoś tak wyłącza. Od czasu do czasu pokazuje się w jakimś idiotycznym komunikacie w stylu Miedwiediewa, który też zamilknął. Chociaż od czasu do czasu tam się odzywa. Tak, to prawda. Ostatni wymiar bitwy o Bachmut, bo rozmawialiśmy o żołnierzach walczących, o wielkiej strategii, o tym co dalej, ale mówił pan i widzieliśmy teraz z filmów, z dronów, że Bachmut to jest w zasadzie już nie jest miasto. To jest już jedno wielkie morze ruin. Zginęło tam mnóstwo cywili, pewnie po wojnie dopiero dowiemy się ilu, a być może nigdy. I paradoks jest taki, że ten wschód Ukrainy jest zamieszkały głównie przez ludność rosyjskojęzyczną. Czy jak pan to w ogóle ocenia? Bo wydawałoby się, że żyjemy w humanitarnych czasach, XXI wiek, tutaj cywile giną i w dodatku Rosjanie zabijają tych ludzi, których mówią oficjalnie, że wyzwalają. Tak, to jest to nieszczęście wojny, która jest wojną domową, wojną etniczną. Znaczy, to nie jest wojna domowa, ale podobną sytuację obserwowałem w Bośni, kiedy byłem dowódcą brygady nordycko-polskiej. W Bośni, gdzie mieszkańcy takich wiosek jak Derwenta, na przykład Zenica, gdzie mieszkali sąsiedzi, nawet brali ślub za sobą, Chorwaci z Serbami, Serbkami, muzułmani, ci Bośniacy z Chorwatami. I nagle wypukła taka wojna domowa, ta spiralnie nienawiści tak się nakręciła, że wzajemnie się zaczęli mordować.
i nawet wyznajdowaliśmy groby masowe zabitych ludzi. I tu jest to samo. Rosjanie mieszkający na terenie Charkowa, czy na terenie tego wschodu, nawet jeśli mieli jeszcze jakieś sympatie na początku tej wojny do swoich krewnych zamieszkałych w innych miastach rosyjskich, tak kiedy te bomby zaczęły im systematycznie lecieć na głowę, a łączność telefoniczna jeszcze była i oni dzwonią do swoich bliskich, mówią: mamo, bracie, siostro, przecież wy nas bombardujecie. Nie, nie, my was wyzwalamy. I to jest taka sprawa, że w tej chwili Putinowi udało się nie denazyfikacja, ale derusyfikacja Ukrainy. Bo jeśli oni jeszcze mieli sympatię jakąś, to resztki tej sympatii stracili, kiedy wyciągali spod gruzów swoich zabitych, rannych, prawda, i patrząc na zrujnowane domy, szpitale i szkoły. Trudno wtedy o jakąkolwiek sympatię. Doskonale pan to ujął, że rzeczywiście udała mu się derusyfikacja, a więc skutki odwrotne od zamierzonych, co często powtarzamy. Panie generale, czekamy wszyscy na tą ofensywę. Budanow, gwiazda ukraińska, szef tych wszystkich operacji specjalnych, powiedział, że już zgromadzili tą minimalną ilość broni Ukraińcy, która już jest potrzebna do ofensywy i że ta ofensywa zaraz może nadejść, ale czy rzeczywiście do tego gigantycznego manewru, który się szykuje, potrzeba broni, jeszcze raz broni. Jakie pan widzi luki? Co jest potrzebne Ukrainie? Jaki sprzęt, żeby to wykonać, takie uderzenie z powodzeniem? Przede wszystkim takim cichym bohaterem tej wojny od samego początku jest obrona przeciwlotnicza. Widzimy te gigantyczne ilości pocisków rakietowych, no już ponad 1200 Rosjanie wyszczelili, 80% jest zestrzeliwanych. I ta obrona przeciwlotnicza systematycznie wzmacniana. W pierwszym etapie wojny Rosjanom nie udało się zniszczyć obrony przeciwlotniczej i przeciwpowietrznej. Nie udało im się zniszczyć systemu stacji radarowych, bo to jest najważniejsze. Stacja radarowa, wykrycie, śledzenie i wskazanie tego celu. I później oni systematycznie tę obronę zwiększali. Oprócz swoich S-300 otrzymali, no już nie mówię o broni krótkiego zasięgu, o systemach tych do 5000 metrów. Później otrzymywali Gepardy, bardzo szybkościelne, bardzo skuteczne niemieckie baterie gąsienicowe. Później otrzymali Aerist, o których nie mówimy. Umówimy o tych Niemcach, że oni tacy niedobrzy, ale oni naprawdę dużo dali tego sprzętu i dużo wysiłku szkoleniowego. Później otrzymali baterie Patriot i tych baterii już jest w tej chwili 3 i szybko, w błyskawicznym tempie się wyszkolili. I ta obrona zapewnia obronę takich wielkich miast jak Kijów, Dnipr, prawda, Lwów, Iwano-Frankowskie i inne te obszary przygraniczne. I to jest cichy bohater tej wojny. I dalej potrzebny będzie dużo ilość pocisków tych właśnie rakietowych przeciwlotniczych, żeby Rosjanie nie mogli oni z kolei niszczyć celów strategicznie ważnych, czyli przegrupowujących się wojsk, stanowisk dowodzenia, systemu zaopatrzenia, bo pamiętajmy, że logistyka tutaj jest oprócz terenu, ognia artylerii, lotnictwa, natarcia czołgów, to transport i logistyka to zapewnia, bo przecież to się toczy daleko od linii, gdzie jest spokój. Przecież tam trzeba przejechać tysiąc parę kilometrów, żeby dowieźć zaopatrzenie do rejonu wojsk, do amunicji. Więc linie kolejowe, autostrady, drogi, mosty, przepusty, to też musi być obiektem obrony przeciwlotniczej, czyli rakiety przeciwlotnicze i systemy. Raz, dwa, amunicja, trzy, paliwo, prawda? Wola walki, co wiadomo, no i teren, który może umożliwić te rzeczy. Jeśli wykorzystamy zdolności czołgów Leopard, transporterów Bradley i Marder w 80%, to mamy stosunek 3 do 1. Jeden Bradley na 3 BWP, jeden Leopard na 3T-72 albo na T-90. Jeszcze nie mamy takiego dowodu, że T-90 zostało w dużej odległości celnym ogniem trafione, ale tak to jest. Tak samo z naszymi telefonami, iPhone'ami, iPadami, komputerami, których możliwości wykorzystujemy w 60%, 50% może, chyba że się jest specjalistą. To tak samo te załogi, one się wciąż muszą doszkalać i doszkolić, bo w manewrze, w taktyce, w prowadzeniu, oni są dobrze. To oni wiedzą lepiej niż oni walczą. Tak naprawdę, jak się wojna zakończy albo już w trakcie tej wojny, powinniśmy korzystać z doświadczenia tychże bojowników, instruktorów, dowódców drużyn, dowódców plutonów i artylerii. Przecież dzisiaj już nie mówimy o manewrze artylerii całą baterią. Ustawienie baterii artylerii na przykład haubicznej na tam szerokości 1400 metrów, to jest anachronizm. Dron go namierza i nie ma całej baterii. Ogień artylerii to jest manewr ogniem i manewr sprzętem. Przecież po oddaniu salwy natychmiast trzeba zmienić stanowisko i nie
całym dywizjonem czy całym baterią, tylko pojedynczymi tymi. I to są wszystko doświadczenia, które oni mają. Prowadząc wojnę w rejonie i zurbanizowanym, ale i w rejonie otwartym, o olbrzymich przestrzeniach, które tam są. Prawda? I jeszcze biorąc pod uwagę tam ilość przepraw, ilość brodów, ilość rzek, no najszersza rzeka, którą mają też do pokonania, to jest też kolejna bardzo ważna przeszkoda wodna. Oczywiście, mam dwa pytania do tego szybkie. Pierwsze, amunicja, o której pan wspomniał jako najważniejszym elemencie. Coraz więcej się mówi o tym, że tak olbrzymią ilość codziennie Ukraińcy wystrzeliwują amunicji, to idzie w tysiące, w dziesiątki tysięcy pocisków, że po prostu fabryki zbrojeniowe i w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Europie, po prostu nie nadążają z produkcją tego i z dostarczaniem tego Ukraińcom, i że mówi się o tym, że ta ofensywa to będzie taki ostatni rzut na taśmę, bo na następną już nie będzie pocisku. Czy rzeczywiście to jest tak, tam słyszałem, że Amerykanie musieli pożyczyć od Koreańczyków, Amerykanie, najsilniejsza armia świata, jakieś pociski artyleryjskie. Czy to jest rzeczywiście pięta Achillesowa Zachodu? Ale to nie tylko Zachodu, bo te składy mobilizacyjne i logistyczne rosyjskie też zostały już przyczepione. Oni też od Koreańczyków biorą amunicję, ale północną. Tylko nie od tych. Tylko, że przechowywanie amunicji ma też określone swoje reżimy. Jeśli ona jest kilkanaście lat przechowywana w nieodpowiedniej temperaturze, wilgoci, zabezpieczeniu, przeglądzie, to ona ulega pewnej utylizacji, albo ten materiał, ładunki miotające już się stracą swoją wartość, albo są jakieś wybuchy, bądź niedoloty. Natomiast jeszcze mówimy tutaj o lufach. Lufy. To jest bardzo istotna sprawa. Każda lufa wytrzymuje określoną ilość tysięcy tam, w zależności jaki materiał. Ale żeby zrobić dobrą lufę, to trzeba mieć odkrówkę. Odkrówkę trzeba obrobić. To ktoś musi to zrobić. O ile Putin tam przestawił sobie swoje fabryki na tą produkcję wojenną, to Zachód jeszcze nie przestawił do końca. Tak, produkuje na 3/4 albo na 50%, bo nie ma takiej potrzeby, bo Zachód nie prowadzi wojny. Zachód wspomaga. Ale gdy ten kocioł przemysłu amerykańskiego ruszyłby tak naprawdę, no to nie ma żadnego problemu. Natomiast Amerykanie oddali część ze swoich zapasów bieżących, bo oni nie mają zamiaru prowadzić wojny z nikim na swoim terytorium, ani Kanadyjczycy nie napadną, ani Indianie, prawda? Więc zachowują gotowość do prowadzenia operacji poza granicami kraju, ale jednocześnie używają swoich zapasów bieżących, odtwarzając przez przemysł zbrojeniowy produkcję amunicji. Do amunicji potrzeba oprócz prochu, to trzeba jeszcze miedzi, żelaza i innych elementów, które są bardzo cenne. To są elementy czasami ziem rzadkich. Chociaż Rosjanie mają prawie całą tablicę Mendelejewa u siebie, od kobaltu, niklu, złota, rudy i tak dalej, to nie są w stanie wyprodukować, ponieważ albo ich moce produkcyjne są za małe, albo ich know-how jest za mały, bo część inżynierów uciekła, wyjechała. A jeśli to nie inżynierowie, którzy, bo już technologie są, to są ci prości robotnicy, którzy tam pracują. Też nie, ich nie ma dużo. Problem armii teraz rosyjskiej, szczególnie sił lądowych, jest problem szkoleniowy. Zresztą ilość oficerów, chorążych, sierżantów, jak nie mówią, to zginęła. Kto będzie szkolił nowych poborowych, którzy już zostali wcieleni? Kto będzie szkolił tych, którzy będą zmobilizowani? To jest olbrzymi problem i tutaj walka na zasoby trwa, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Nie mówię tylko o zasobach materiałowych, mówię o zasobach ludzkich. To jest bardzo istotny czynnik. Mało tego, i tutaj chciałbym, i Ukraińcy to bardzo dobrze wiedzą, czynnik czasu jest istotny dla nich, goni ich bardzo, bo mają na horyzoncie wybory w przyszłym roku amerykańskie, gdzie Republikanie bardzo skrzętnie będą wykorzystywali to, że olbrzymie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych dla pomocy ukraińskiej, a sami mają przecież też określone problemy. I to będzie czynnik, dla którego Biden będzie chciał najszybciej tą wojnę zakończyć sukcesem dla siebie, bo trzeba powiedzieć tak, że to będzie sukces Ukrainy, ale sukces również determinacji strony amerykańskiej pod leadershipem niby starszego pana Joe Bidena, który tam też ma dużo stresów z tą wojną związaną, chociażby to, jak się dowiedział, że wykonany został rajd na Federację Rosyjską przez tak zwanych wojowników wolnej Rosji. No tak, no tak. Biden cały czas grozi palcem Ukraińcom i mówi nie wolno, nie wolno, jak niegrzecznemu chłopczykowi, nie wolno atakować celów na terenie Rosji, bo to będzie niepotrzebna i groźna eskalacja. Tak na marginesie to trochę, ja wiem, szukam delikatnego słowa, żeby to ująć, no ale nie, no po prostu to jest nie fair, prawda? To znaczy takie... Moralnie, trochę... zgadzamy się oboje, że moralnie byłoby to usprawiedliwione, bo to przecież nie Ukraińcy najechali Ruskich, tylko Rosjanie bezczelnie wjechali do
na całym terytorium z 8 kierunków, prawda, bez sensu zresztą, wjechali do swojego sąsiedniego kraju. Moralnie byłoby to usprawiedliwione, ale natomiast polityka, jak pan wie, nie ma nic wspólnego z moralnością i tutaj wszystkim zależy, aby ten konflikt nie rozszerzył się poza region Ukrainy, chociaż on jest konfliktem regionalnym, ale ma już skutki globalne. Łańcuchy dostaw, zaopatrzenie, geopolityka. No geopolityka się zmieniła, to jest drugi cel, który się udał Putinowi, bo on powiedział, że on chce zmienić geopolityczną mapę Europy. Zmienił. Finlandia, Szwecja, Finlandia już jest na to, Szwecja lada moment, prawda, wzmocnienie architektury bezpieczeństwa, zmiana kompletnie. Proszę bardzo, prezydent Zełenski siedzi sobie wśród możnych tego świata, a Putin chowa się gdzieś w schronach na Kremlu. Tak, kto by przypuścił jeszcze niedawno. Drugie pytanie, które chciałem zadać panu, panie generale, a propos zbrojeń. I znowu to jest takie, kurczę, nieprzyjemna sprawa, ale mam na myśli i sagę o niewolnicy i Izaurze, wydanie 2022-2023, czyli oczywiście F-16. Po prostu chyba od pierwszego dnia wojny o tym mówiono, że ze względu na olbrzymią przewagę powietrzną sił Federacji Rosyjskiej trzeba by dostarczyć Ukrainie jakieś myśliwce. Teraz zaczęło to o tym mówić, jakaś koalicja ma powstać, mają zacząć szkolić ukraińskich pilotów. No dobrze, ale dlaczego tak późno? Czy to nie jest piętą achillesową całej operacji, że to trzeba było zrobić rok temu? Bo teraz czym Ukraińcy będą walczyć w powietrzu podczas tej ofensywy? No więc właśnie do wszystkiego trzeba dojrzewać. I tutaj tak samo do tej myśli. Najpierw trzeba było dojrzewać do koalicji Leopardów, wcześniej jeszcze do koalicji Himarsów. A to jaka odległość? A to 350 czy 80? No i później tak step by step, kiedy widziano, że jednak opór jest olbrzymi, że druga armia świata jest, dostaje po prostu bańki takie, że aż przyjemnie patrzeć, no doszli teraz do wniosku, że dobra, no damy te F-16, tylko tak, sam pan wie, że o ile proces szkolenia można w niektórych momentach przyspieszać w wojskach lądowych, no czołgi, transportery, systemy artyleryjskie, które też są dosyć skomplikowane, planowano w 4 do 5 miesięcy przy pomocy bardzo intensywnej pracy instruktorów zachodnich, ale proszę sobie, że no, system łączności, linki, prawda, Starlinki, to wszystko zapewniało cały system łączności, nawigacji, wskazywania celów, połączenia się z linkami AWACS-ów, które gdzieś tam przekazywały swoje dane i tak dalej. Natomiast tutaj jest, ja nie jestem pilotem, ale często rozmawiam z doświadczonymi kolegami pilotami, którzy latają już na F-16, ale już nie pracują, już są poza siłami zbrojnymi, ale również i z Duńczykami i z moimi kolegami amerykańskimi. Oni mówią, że bardzo intensywny proces szkolenia, bo to nie mówimy o lataniu, bo to są wszystko ci goście, którzy latają. Oni latają migami, sukami i oni opanują latanie bardzo szybko, nie tylko na symulatorze. Ale combat ready to jest proces rocznego szkolenia. Oprócz tego dochodzi, żeby go wykorzystać w pełni, to jest rocznego szkolenia. Oprócz tego dochodzi jeszcze system zmiany konfiguracji tego samolotu, jeśli chodzi o system łączności, radarów, wskazywanie celów, system kryptograficzny, który nie może łączyć się z systemami natowskimi, czy choćby z naszymi elementami obrony przeciwpowietrznej, przeciwrakietowej. No ale to już jest druga sprawa techniczna. Myślę, że wcześniej czy później Ukraina dostanie ten sprzęt i wojna się skończy, Ukraina będzie wolnym krajem, będzie zmierzała w stronę struktur NATO, o czym za chwilę porozmawiamy, sądzę, i będzie chciała przechodzić na sprzęt zachodni. Pamiętajmy, że artylerię już powoli przekształcają na zachodni. Sprzęty typu zmechanizowanego, transportery, czołgi również, prawda? Będą częściowo to robili etapami, ale samoloty, no, będą chcieli mieć systemu zachodniego. Takie państwa jak Norwegia, Belgia, Holandia, oni mają dosyć dużą ilość samolotów F-16, a przechodzą w tej chwili na F-35. I te samoloty starszego typu, ten blok B, C, czy według tam nomenklatury, jakie to są, mogą zostać przekazane. My mamy mało tych samolotów, mamy 48. Biorąc pod uwagę fakt, że oddaliśmy prawie wszystkie MIG-i 29, no my musimy, jako ten kraj, który jest krajem frontowym, musimy mieć swój system wzmacniany. Także tutaj na naszą pomoc nie mogą liczyć, ale Amerykanie mają również dużo F-16, które są wciąż bardzo sprawne, ale są w konserwacji. Trzeba je rozkonserwować, doposażyć i przemieścić. No i tak ten proces będzie trwał. No, myślę, że część pilotów się już szkoli, ale z drugiej strony, gdyby wysłać dużą ilość pilotów do szkolenia teraz, już od razu, to kto by walczył na tym sprzęcie, który mają i całkiem dobrze upgrade'owany, prawda? Czyli tutaj są takie dylematy.
strategiczno-taktyczne, o których my nie wiemy do końca. Chcielibyśmy, żeby wszystko się działo tak, jakbyśmy chcieli, ale niestety sytuacja jest bardziej skomplikowana. No tak, ale można powiedzieć, że jeżeli pierwszy F-16 z ukraińskimi znakami błękitno-żółtymi wzniesie się w powietrze, to już raczej po wojnie. Tak, to należy przypuszczać. To jest właśnie tragizm tej sytuacji, ale oczywiście jest tak, jak jest. Panie generale, ja mam jeszcze takie pytanie dotyczące nadchodzącej ofensywy, bo poruszyliśmy już ten temat, ale oczywiście ofensywy bez F-16, drodzy Państwo, ale ona nadchodzi, przynajmniej tak twierdzi strona ukraińska i wielu ekspertów. Są trzy możliwe kierunki natarcia. Pierwszy, no to po tej osi mniej więcej, gdzie się toczyła ta bitwa o Bachmut, czyli Donieck, Donbas i atakować tam. Druga, Zaporoże, i tu się mówi o tym, że ukraińska strona musiałaby sforsować Dniepr przy pomocy jakiegoś sprzętu przeprawowego i uderzać tak na Morze Azowskie, na Mariupol. No i trzecie, jakaś operacja, nie wiem, desantowa czy jakaś inna na Krym. Więc są takie trzy możliwości na stole i no nie mogę nie skorzystać z okazji i mieć generała Mieczysława Bieńka po drugiej stronie komputera i nie zapytać, a gdyby pan był w sztabie ukraińskim i od pana by zależało, która oś, który punkt by pan zaatakował? Ale na szczęście nie jestem, albo na nieszczęście nie jestem i nie powiem. Mam swoją koncepcję, musiałbym znać dokładnie ocenę sił i środków. Oni to wiedzą, bo to się nie może nie udać. To się musi udać. Zakładane są cele operacji. To jest głównym celem operacji, musimy wiedzieć, prawda? Kierunek, jak to mówi ten ktoś, to chyba pański kolega kiedyś powiedział, że a to generałowie to myślą kategoriami tej wojny, która już była. No być może, ale widzimy, że wiele elementów tej operacji jest tej wojny, która już była. Zadanie bliższe, kierunek dalszego natarcia, cel główny operacji, cele pomocnicze, własne siły i środki, ocena przeciwnika, prawda? Analiza zadania, wydanie rozkazu bojowego i do przodu, prawda? Ale to nie jest takie proste wszystko. Dlatego tutaj w trakcie całej tej operacji ona będzie na pewno, będzie modyfikowana w zależności od tego, jak będzie się zachowywał przeciwnik. My możemy go ocenić w jakiś sposób, ale ja nie mam tej oceny i nie kusiłbym się o wybór głównego kierunku uderzenia. Pewnie będzie jeszcze jakoś pomocnicze, żeby odciągnąć siły i środki. To uderzenie dzisiaj, to opanowanie północy i południa też zaangażowało pewne siły, a przekroczenie przez białogwardzistów granicy też dało im do myślenia i ściągnęło pewnie jakieś środki, czy to w głąb Federacji Rosyjskiej. No co by się stało, gdyby oni nagle większą siłą przemieścili się błyskawicznie wzdłuż drogi i znaleźli się w Rostowie nad Donem albo pod Kurskiem, nie? Co by były dopiero numery? Zawsze tam niedaleko jest. Autostradą przez noc przejechać i rano się budzą Rosjanie, patrzą na tutaj flagi Nowej Rosji, powiewają nad ich domami. Także to też miał Patryk, to miał też wydźwięk propagandowy bardziej. Mhm. Tak, to dodajmy a propos tego, gdzieś wyczytałem dzisiaj a propos tego rajdu, że to pierwszy raz ktoś wyliczył od 80 lat, czyli od czasu jak Wehrmacht wycofał się z terytorium Związku Sowieckiego, stopa obcego żołnierza stanęła na ziemi rosyjskiej. Oczywiście to są bardzo ryzykowne operacje. Tak a propos F-16, to widziałem, że na konferencji prasowej jakaś dziennikarka zapytała Bidena, czy on sobie zdaje sprawę, że przekazanie F-16 Ukrainie to jest kolosalne ryzyko. A on powiedział, tak, zgadzam się, ale dla nich, dla Ukraińców. Co on mógł mieć na myśli, panie generale? To znaczy, że Rosja mogłaby odpowiedzieć jakimś uderzeniem jądrowym na coś takiego? No, trudno mi wchodzić w myśli Bidena. Może mu coś się tak powiedziało, że dla niej, że może wsiądą w te F-16 i będą mieli problemy z ich lataniem. Nie wiem, może to miał na myśli, że to jest ryzyko. Natomiast pamiętajmy, że F-16 jest dosyć delikatnym samolotem. On wymaga czystych pasów startowych, dużej obsługi technicznej, dużej ilości części. O tym się nie mówi, ale to jest bardzo istotny element. O ile ten MiG-29, MiG-122, Su-24, Su-35 to są takie samoloty dofrontowe, które tam miały mniejsze te rygory techniczne, bo tak to było konstruowane, o tyle F-16 wymaga bardzo dużej, tak się wyrażę, sprawności technicznej. Mhm. To tyle dygresji. Wróćmy do tego pytania o to, gdzie by pan nacierał. Ja powiem tylko tyle, że no, nawet pan powiedział na początku naszej rozmowy, że nasuwa się to, żeby przebić
się w ten sposób, żeby rozczłonkować siły rosyjskie i widać, że największą zdobyczą rosyjską w tej wojnie jest ten korytarz łączący Krym z Rosją wzdłuż Morza Azowskiego, więc trzeba by pewnie nacierać na Zaporoże. To się nasuwa, ale Rosjanie też o tym wiedzą, że to się nasuwa i podobno skala fortyfikacji tam, na tym terenie, pól minowych, jakichś transzei, okopów jest tak kolosalna, że ukraińska armia by tam się mogła po prostu wykrwawić, już nie mówiąc o desancie wcześniej przez Wielką Rzekę. Czy to nie jest trochę tak, że Rosjanie też doskonale zdają sobie z tego sprawę, że ten kierunek się nasuwa, w związku z tym Ukraińcy muszą wykombinować coś innego? No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, oni się przygotowują do obrony strategicznej. Po raz pierwszy od II wojny światowej przeszli do obrony strategicznej, bo Łuk Kurski był przykładem obrony strategicznej. Budowanie wielowarstwowej linii obrony, zapory minowe, zapory drutowe, olbrzymie doły, doły betonowe, kolczatki. Później jeden odwód, drugi odwód, brygady pancerne, które atakowały ze skrzydeł, przygotowane pola minowe, przygotowane kwadraty ostrzału artyleryjskiego, na który nałożony by został ogień, kiedy idą tam kolumny. To jest podobny system, który dzisiaj, i to jest to, z czego się śmieję, że generałowie są przygotowani do wojny, która już była. Ta wojna już była, ale ona dalej taka sama jest. To, co mieliśmy w okopach pod Siewierodonieckiem, pod Bachmutem, to były elementy pierwszej wojny, drugiej, ale elementy nowoczesnego pola walki z użyciem dronów, wskazywaniem celów, z atakami rakietowymi spoza zasięgu lotnictwa i obrony przeciwlotniczej. Czyli tu mamy elementy łączone. Nie ma dzisiaj nic statycznego, naprawdę. Ale jest również i wojna precyzyjna, bo pamiętajmy, że niektóre te rakiety są jednak precyzyjne i uderzają w wyznaczone cele, chociażby częściowe zniszczenie tego radaru przez pocisk manewrujący. Co prawda ten, który wleciał w terytorium Polski, być może go ta głowica betonowa go tam zmanewrowała bardziej, ale wleciał jednak w przestrzeń. Nie wiem, czy mu się paliwo skończyło, czy co, ale on ma 3000 km zasięgu, ten pocisk. I gdyby on sobie tak dalej manewrował, to mógłby dolecieć do Paryża nawet, gdyby to paliwo było, bo przeleciał tylko 420 km. On nie wpadł na terytorium Polski. On wpadł na terytorium NATO. O tym musimy pamiętać. A mamy zintegrowany system natowski. On jest w tej chwili częściowo też połączony z obroną przeciwlotniczą, częściowo przez łączność Polski z systemem radarowym ukraińskim, bo to ukraińska strona nam wskazała, że rakieta leci do nas, prawda? Myśmy go śledzili, ale później myśmy go zgubili. I pamiętajmy o tym, że nie tylko para polskich samolotów, ale również amerykańskich wyszła w przestrzeń powietrzną. I to nie jest tak, że nikt nic nie wiedział, bo Amerykanie się w końcu pytali, no dobra, gdzie jest, prawda? Jego poszukiwanie jest bardzo istotnym elementem tej układanki. To się może zdarzyć, to się mogło zdarzyć, to się zdarzało nawet w czasie wojny w Zatoce Perskiej. Brytyjczycy zostali strąceni przez Amerykanów. Brytyjski samolot Harrier został strącony przez baterię Patriot, bo nie było określonej identyfikacji swój obcy, prawda? Także to się może zdarzyć, ale to się nie powinno zdarzać, albo powinno się zdarzyć bardzo rzadko, albo wszystkie środki, które mamy do dyspozycji, powinny być uruchomione, aby coś takiego zlikwidować, to niebezpieczeństwo dla mieszkańców i dla w ogóle dla naszego systemu obronnego. Czyli rozumiem, że pocisk, ten, który leciał rosyjski, spadł pod Bydgoszczą, według pana powinien zostać zestrzelony, tak? Nie powinno się... Jeśli go oczywiście w tym momencie myśliwce zauważyły, ale oni, jak go zauważyli, zameldowali, nagle im zniknął i nie mieli możliwości, do czego mają strzelać. A na kropce radarowej tak to naprawdę to nie widać, czy to jest pocisk, czy to jest samolot. Dokładnie. No radary może już większej rozdzielczości i ci wyszkoleni tam piloci może potrafią rozróżnić. Ja nie wiem. Ja byłem na stacjach radarowych, nie rozróżniłbym. No tak, ale co by się stało, gdyby nawet ta głowica betonowa trzepnęła w blok w tej Bydgoszczy? No to jest potężne, po prostu... to ma tam 2,5 tony. No to 2,5 tony przy prędkości tam 600 km na godzinę, to może pan sobie wyobrazić, masa razy prędkość daje energię. No tak, ja nie mogę powiedzieć, żebym uważał, że tutaj wszystko poszło okej. Myślę, że jednak doszło, ktoś tutaj bardzo poważnie zaniedbał chyba swoich obowiązków. No, jaka jest pańska ocena? Na każdym etapie zawsze to są tak procedury, to jest człowiek, system i procedura, prawda? No podobno się tłumaczyli tak, że no takiego przypadku nie mieliśmy, takiej procedury nie ćwiczyliśmy. No dobra, no ale musimy przygotować sobie na wszystkie możliwe zjawiska, procedury. No pewnie tam są one dopracowywane. Ja uważam, że siły zbrojne, dzisiaj nasze siły zbrojne się uczą w błyskawicznym tempie, tak jak się uczy strona ukraińska od samego początku.
I nie tylko. Cały nasz system obronny, przecież nawet na szczeblu strategicznym widzimy dzisiaj NATO przygotowując swój szczyt w Wilnie, zmienia swoją strategię i koncepcję strategiczną. Zwiększając ilość sił na flance wschodniej, dając możliwość reakcji Sakurowi, czyli dowódcy strategicznemu, podejmowania decyzji i tak dalej, żeby skrócić te czasy. No tak. No a na końcu, panie generale, tej historii z rakietą pod Bydgoszczą mieliśmy do czynienia z publicznym przerzucaniem odpowiedzialności przez polityków na generałów i jedną wielką awanturą. Jak pan to wszystko odbiera? No myślę, że tutaj dosyć wstrzemięźliwie i spokojnie zachowało się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i prezydent, nie podgrzewając tej atmosfery, wręcz przeciwnie, chcąc ją gasić. Takie publiczne linczowanie w obliczu tego, co się dzieje za naszą średnią ścianą wschodnią, nie zostało tam ani rozmienione nazwisko generała, ale wiadomo było, że dowódca operacyjny tylko jest jeden, prawda? Takie publiczne linczowanie niczemu nie służy. Chyba w trosce o poczucie odpowiedzialności dowódca operacyjny nie podał się do dymisji, bo gdyby on się podał do dymisji, to byłoby tylko przykładem, tak, mieliśmy rację, to dowództwo wojskowe nie wykonywało swoich obowiązków i podali się do dymisji. W świetle tej poważnej sytuacji, w poczuciu odpowiedzialności, dowódca operacyjny, uważam, ponosi dalej na barkach swój ciężar odpowiedzialności i będzie robił wszystko, abyśmy się czuli bezpieczni, żeby system był w jakiś sposób bardziej zintegrowany. Okej, zobaczymy. Natomiast na pewno trzeba coś tutaj, te dziury zatkać i uszczelnić nad Polską. Natomiast panie generale, zmierzając do końca naszej rozmowy, co po ofensywie? Powiedział pan, że ofensywa się nie może nie udać, czy ukraińska. Czy się uda, czy się nie uda, zobaczymy. Natomiast mówi się o tym, że to już będzie taki ostatni rzut na taśmę, a potem trzeba będzie usiąść do tego stołu rozmów, bo obie strony są już wyczerpane. Jak pan to widzi? Czy to będzie jakieś zawieszenie broni, rozejm i jeżeli tak, to na jakich warunkach? No więc przygotowanie tej ofensywy dyplomatycznej trwa zarówno ze strony ukraińskiej, jak i ze strony trzeciej, Chiny, gdzieś tam behind the scene słyszymy o Stanach, o Francji, o Unii Europejskiej. No będzie to musiało być na pewno na warunkach, które zadowolą stronę ukraińską, bo to chodzi o Ukrainę i bez jej obecności nic nie będzie tutaj podejmowane. Mówi, że obydwie strony są wyczerpane. No nie tylko obydwie strony, ale są inne czynniki zewnętrzne i kraje Unii Europejskiej, niektóre, nie są tak bardzo entuzjastycznie nastawione na pomoc. Kraje głębokiego południa, jak pan wie, tej południowo-wschodniej Azji i część Afryki, a nawet zachowanie prezydenta Brazylii na tym szczycie G7, gdzie skwapliwie unikał obecności Żołnierskiego, nawet nie chciał mu za bardzo ręki podawać. To świadczy o tym, że niektóre państwa nie chcą kontynuacji tej wojny. Niejednoznaczna pozycja Chin, prawda? Tutaj będzie wypracowany jakiś konsensus. Tym bardziej, że na szczycie w Wilnie spodziewamy się, że Ukraina uzyska może nie zapewnienie wejścia do NATO, ale uzyska taki format współpracy i takiej prostej drogi do NATO pod tytułem format NATO-Ukraina. Taki format już był. W 2010 roku wypowiedział go prezydent Janukowicz. Ja jeździłem również do Kijowa, do Charkowa w składzie delegacji natowskich i sprawdzaliśmy, czy oni przyjęli ten Membership Action Plan, jak oni się do tego podchodzą, w jaki sposób mają zamiar to zrealizować, jak będą reformować siły zbrojne, w jaki sposób nadzór cywilny i tak dalej, i tak dalej. To były wstępne rozmowy. One zostały wypowiedziane i powiedziano, że Ukraina nie będzie w żadnym bloku militarnym. Dzisiaj wracamy do tego. Droga nie jest taka prosta. Ona też będzie, to nie jest tak, jak chciałby to prezydent Zełenski, że do Unii Europejskiej na skróty, prawda? Nie ma takiej drogi na skróty. Są pewne rzeczy, które muszą być załatwione i musi być zgoda. I tutaj jest znowu ten konsensus. 31 państw, a wkrótce 32. Znając pozycję Turcji, Węgier, będzie, no i nawet niektórych innych państw, jak Niemcy, Francja, będzie to droga trudna. Natomiast jest ona możliwa i to już jest jakaś gwarancja bezpieczeństwa i dialogu. I taką gwarancję Ukraina spodziewa się uzyskać. Dlatego też ten, żeby rozpocząć dyplomatyczny cel, musi zostać osiągnięty cel militarny. I zgoda do prowadzenia rozmów musi być z obydwu stron, czyli musi wyrazić na to Ukraina i Federacja Rosyjska. Pewnie Rosjanie też szukają jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. No może ten zdobycie Bachmutu dla nich będzie takim celem, że o, zdobyliśmy Bachmut, mamy swój cel i wyzwoliliśmy tam rejon Doniecka, ale cały rejon Doniecka nie został zdobyty. Także tutaj nie wiem, co będzie dalej. No Putin jest zdeterminowany, żeby tę wojnę prowadzić dalej, tak wydaje mi się.
Czyli tutaj jeden czynnik, odsunięcie Putina od władzy przez jakąś kamarylę inną, która by w jakiś sposób bardziej rozsądny podeszła. Też wchodzi w grę. Panie generale, czy to nie jest trochę tak, że to jest obiecywanie Ukrainie gruszek na wierzbie, w tym sensie, że z tego, co się orientuję, to według jakichś dokumentów prawnych NATO nie można przyjąć kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jest zaangażowany w jakiś konflikt terytorialny, zbrojny z drugim państwem. No bo oczywiście automatycznie cały sojusz z automatu wszedłby do wojny z tym państwem trzecim. I teraz, jeżeli ta wojna skończy się jakimś nierozstrzygnięciem, jakimś rozejmem, nie wiem, Krym zostanie pod okupacją rosyjską, czy jakieś inne części Ukrainy, no to siłą rzeczy Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. No tak, wie pan, ale każdy dokument, a dokument można update'ować, prawda? Więc tutaj mogą być jakieś poprawki. To było też przyczyną, bo pamiętajmy, że Gruzja i Ukraina ubiegały się o członkostwo w NATO i zostało to zablokowane przez Niemcy i Francję w Bukareszcie w 2009 roku czy 2008, ponieważ nie było integralności terytorialnej. Gruzja miała okazję Osetię zaanektowaną, a tu się szykował już Krym. Także ma pan rację, są takie zapisy, no ale pewnie będą one w jakiś sposób negocjowane. I tak jak powiedziałem, nikt nie ogłosi zaraz, że oni wejdą do NATO, ale jakąś drogę im się wskaże poprzez ten przyjęcie tego Membership Action Plan albo stworzenie tego formatu NATO-Ukraina, który to będzie format taką drogą, może nie szybkiego ruchu, ale drogą wskazującą, w jaki sposób te cele możemy osiągnąć, a później już będzie droga szybkiego ruchu, a na końcu będzie autostrada, która pozwoli im na przyjęcie tego wszystkiego. Panie generale, dwa ostatnie pytania. Pierwsze, krótkie, Krym. Mówi się o tym, że z tych wszystkich terenów, o które toczą się te walki, oczywiście one są ważne, bo Donieck to jest przemysł i tak dalej, natomiast tak na dobrą sprawę kluczowy jest Krym. Bo po pierwsze, tam jest baza floty czarnomorskiej w Sewastopolu, po drugie, Krym daje kontrolę nad Morzem Czarnym, przez które Ukraina eksportuje zboże i tak dalej, i tak dalej. Czy widzi pan możliwość tak optymistycznego rozwoju wypadków, nie wiem, sukcesu ofensywy i trudnej sytuacji Rosjan przy stole negocjacyjnym, albo nie wiem, wręcz ukraińskiego desantu, żeby Krym w tym roku, w przyszłym roku wrócił pod zwierzchnictwo Ukrainy? W wyniku ofensywy militarnej jest to chyba, będzie to bardzo trudne, no chyba, że nie znamy takich jeszcze możliwości ukraińskich i nie znamy systemu obronnego tego półwyspu. Natomiast bardziej wydaje się to możliwe ofensywą dyplomatyczną, czy rozmowami przy stole. Być może jakoś propozycja zdemilitaryzowania Krymu, będącego w zarządzie wspólnym, użytkowanego przez obydwa państwa. Zgoda na Sewastopol, no nie wiem, może coś takiego być. Przecież Amerykanie do tej pory zarządzają Guantanamo, prawda? Także tutaj jakiś kasus prawny można wypracować. Z drugiej strony mamy jeszcze Odessę, która jest portem we władaniu ukraińskim. Może taki konsensus prawno-polityczny, chociaż wiemy, jak to się to skończyło, bo wolne miasto Gdańsk też było zarzewiem albo momentem, do którego doprowadziliśmy, doprowadził się do tej eskalacji olbrzymiej. Także no, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale na pewno geopolitycznie Krym ma olbrzymie znaczenie dla całości istnienia państwa ukraińskiego. Panie generale, i finał naszej rozmowy, ostatnie pytanie, tradycja naszego kanału Słoń, a sprawa Polska. Mamy fachowca, drodzy państwo, dzisiaj jako naszego gościa. MON, uwaga, ogłosił, to jest najnowszy hit ostatnich dni, że Polska kupi Avaxy. To będą samoloty szwedzkie Global AI, produkowane przez firmę Saab, wyposażone, uwaga, w radar RE-AI. No i wielka radość wśród ekspertów. Proszę powiedzieć, co nam to da? Czy pan też jest szczęśliwy z tego powodu, że polskie siły zbrojne będą miały swoje samoloty tego typu? Co to w ogóle za sprzęt? No to sprzęt rozpoznania radioelektronicznego. Pamiętajmy, że radary naziemne widzą na jakąś odległość. No powiedzmy tam backbony patrzą na te 300-250 kilometrów, połączone one są system na wysokość 10 kilometrów. Dlatego ludzkość wymyśliła, bo Ziemia jest okrągła, jak na szczęście, jak wiemy, już od czasu przewrotu kopernikańskiego, ludzkość wymyśliła, że podniesiemy radary. Radary nie przypadkowo stoją wysoko, nie wiem, co pan zauważył, lotniskowe radary i tak dalej, i podnieść te radary w powietrze, wymyślając system AWACS, prawda, Airborne Warning System, który widzi
na 500 kilometrów, albo nawet na 1000, w zależności od tego, jaka jest moc radaru, tam siedzi tych operatorów pełno, oni się łączą z systemami naziemnymi, z samolotami myśliwskimi, krążącymi i tak dalej, i tak dalej, przekazują to namiary. Więc my, jako no, średniej wielkości kraj, a z budżetem nie aż tak wielkim, nie mamy własnych awaksów. Mamy awaksy w ramach systemu wspólnego, tego zintegrowanego. Te awaksy, mamy ich 6 sztuk, są użytkowane przez państwa natowskie w rejonach potrzebnych, w rejonach kryzysu i wojen. I cały czas te awaksy krążą. One się zmieniają, załogi są mieszane, również i polscy operatorzy tam są. Obserwujemy czasami start z Krakowa, czasami z Rzeszowa, czasami z Malborka, czasami z Powidza. On sobie przelatuje, krąży, wykrywa, łączy się z kim trzeba i tak dalej. Samo jak nie mamy, mamy samoloty, które mogą się tankować w powietrzu, ale nie mamy własnych tankowców, bo one są nam niepotrzebne. Ale mamy bazę wspólnych tankowców, które mamy godziny natowskie do użyczenia wykupione. To samo nie mamy strategicznych samolotów transportowych. C-17 albo C-5 Globemaster, bo one są nam niepotrzebne, mamy średnie, mamy Kasy i Herkulesy. I mamy godziny na te samoloty, nawet jeszcze mieliśmy na Antonowy 124. I dzisiaj zakup samolotów, nie wiem, czy to będą dwa, czy to będzie jeden, samoloty, one są mniejszej klasy niż te, o których mówimy, bo tamte są na Boeingu 747. Kupienie tych samolotów, no to bardzo obciąży nas budżet, ale daje nam pewną samodzielność. Na pewno, że nie liczymy na to, że nam NATO da, ale NATO nam daje, dlatego że to jest w interesie NATO, bo to jest ściana wschodnia, prawda? Więc nie wiem, ile to będzie kosztowało, nie wiem, kto będzie to obsługiwał, kiedy, czy my musimy samodzielnie wyszkolić te załogi do tego, do obsługi, a to jesteśmy w stanie zrobić, bo mamy już swoje doświadczenia. Natomiast na pewno to wzmocni nasz system obronny. Tylko że posiadanie takiej floty, dwóch samolotów czy jednego, zniszczenie jest, może spowodować, jak się tylko do własnego systemu podłączymy, może spowodować nieobliczalne straty. Musimy być w systemie zintegrowanym. Dzisiaj integracja to jest słowo klucz. Jedną gałązkę, jak Sun Tzu mówimy, złamiemy tak, ale już naręcz gałęzi to już jest bardzo trudno. I widzimy tą naręcz gałęzi poprzez pomoc ukraińską, nie pomoc taką fizyczną, ale pomoc logistyczną, wspierającą, zabezpieczającą. Nie mogą złamać tego narodu i tego państwa, nie mogą ich sił zbrojnych zniszczyć. Czyli, bo panie generale, ma pan trochę mieszane uczucia. Ja dodam tylko, że 11 godzin w powietrzu mogą te samoloty się znajdować i jak ktoś napisał, pozwolą nam zajrzeć w głąb Rosji. No to by i tak patrzymy w głąb Rosji, także tutaj nie widzę problemu. No dobrze. Drodzy Państwo, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w praktyce. Panie generale, bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja również, dziękuję bardzo. Moim gościem był pan generał Mieczysław Bieniek, który, przypomnę tym, którzy nie widzieli początku naszego programu, jest w Zamościu na skokach spadochronowych. Panie generale, jak ktoś jedzie na nartach, to się życzy połamania nóg, połamania nart. Co się życzy spadochroniarzom? Otwartej czaszy nad głową. To panie generale, otwartej czaszy nad głową. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również, do widzenia. A ja chciałbym Państwu bardzo podziękować, drodzy widzowie, za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję, że oglądacie wszystkie odcinki Historii Realnej i że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie. Tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu nasz kanał ma stabilizację finansową, która pozwala nam skupić się na tej robocie i przygotowywać dla Was 4 odcinki tygodniowo. Także działamy dzięki naszym widzom. Kciuk jeszcze raz dla Was, kochani. Zajrzyjcie na historierealna.pl, to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, Red is Bet i książki. No i kończymy tradycyjnie kciukami dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety i last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Wszystkie linki do rabatów dla widzów Historii Realnej w opisie pod tym filmem. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych